No nie mogę za dużo gadać, bo jestem na polu i talerzuję ten rzepak, no i ten. A za chwilę ma padać, więc nie mogę gadać. No. Cześć, witajcie na kolejnym filmie. Dzisiaj mamy 18 sierpnia, czwartek. Przed chwilą nagrywaliśmy Q&A, które mogliście zobaczyć wcześniej. A teraz jesteśmy na polu rzepaku właśnie. I będę talerzował sobie te samosiewy, co powychodziły rzepaku. Popadało właśnie te 15 litrów. Mam nadzieję, że będzie wilgoć, chociaż zwierzchnia warstwa pewnie będzie sucha i będzie się mocno kurzyć, ale mam nadzieję, że głębiej jest trochę tej wilgoci. Zostało jeszcze. Chcę to stalerzować, żeby po prostu wiecie, nie rosło, nie wyciągało wilgoci z tej ziemi, a nie chcę tego pryskać Roundupem żadnym glifosatem. Mechaniczne zwalczanie. Tutaj chcemy zasiać sobie jęczmień później. Na talerzówkę po prostu przetalerzuję teraz. Później jeszcze raz to zrobię pewnie przed siewem i zasiejemy sobie na to. Tak robiliśmy w zeszłym roku. Nie w zeszłym roku, nie robiliśmy tak. 2 lata temu tak robiliśmy i powiem wam, że plon bardzo ładny wyszedł, więc tu będziemy sobie właśnie talerzować, ale na drugiej działce, gdzie mieliśmy tam więcej tego rzepaku, tam chcę właśnie pole zaorać, bo tam jest trochę pszenicy, trochę tego, więc chcę to zaorać, żeby było równo. Ale tam talerzować nie pojadę, bo tam był rzepak tydzień później zbierany i tych samosiewów nie powychodziło tyle, pewnie tam może za tydzień, za 2 tygodnie pojadę. A wiecie, jak to zostawię, urośnie to większe, to wiecie później, a jak nie będzie padać jeszcze taki rok, że może być, że nie będzie padać, to wiecie, co później będzie z tego. Nie pójdzie nic zrobić wtedy, bo już tak kiedyś zostawiliśmy taki rzepak przegapiony trochę i takie bryły, jak oraliśmy pod pszenicę, takie bryły się wyrzucały, więc nauczyliśmy się do błęda i jedziemy teraz i spokój. Więc ja zaczynam, a Wercia będzie nagrywać sobie jakieś scenki, tak? No, może polatam z żonem. No, może polatać, jeśli... Krzaków tylko nie pamiętaj, ma, to... Właśnie, krzaków nie ma, dobra, chociaż tam zawiesiłaś, dobra, ostatnio nawet nie było krzaków, a zawiesiłaś. Pa. Dobra, jadę. No jak możecie zobaczyć, mogliście zobaczyć w sumie na scenę sobie, że trochę się kurzy ta wierzchnia warstwa gleby. Myślałem, że będzie gorzej, myślałem, że więcej kurzu, ale powiem wam, że wilgoci dosyć jest. O. Dosyć jestem pod wrażeniem, a wcale głęboko jakoś nie talerzuję, bo przy tej talerzówce nie chcę głęboko jechać, bo za to miałby ciężko tutaj gliniaste górki. Taki teren trochę górzysty, więc zetro miałby przykro, miałby co robić z tą talerzówką, dlatego sobie jadę na takiej mniejszej, ale wilgoć się wyrzuca na zewnątrz, więc warunki fajne, dobre do talerzowania. Stalerzuję to i pewnie później przeciewiem jeszcze raz, będzie więcej chyba nie będzie trzeba, zobaczymy jeszcze i wtedy będziemy siać. A przejdziemy jeszcze sobie na kukurydzę, bo mamy tutaj naprzeciwko, bo obiecałem wam, że pokażę, jak wygląda kukurydza, więc za chwilę pójdziemy szybciej, tylko musimy tutaj całe miejsce znaleźć, bo pokrzywy tu rosną na razie. O, jesteśmy tutaj na kukurydzy, już możecie sobie zobaczyć.
tu jest takie miejsce, gdzie jest, nie jest za dużo, ale tutaj patrzcie, jakie kolby są. Tu akurat jest duża, ale patrzcie, ile jest odstępu między jedną a drugą. Tutaj jest trochę gęsto posiane, ponieważ ona miała być z założenia na kiszonkę, ale stwierdziliśmy, że nie będziemy robić w tym roku kiszonki z kukurydzy. Tam dalej mamy łąkę, to jest bardziej teren mokry, to ta kukurydza 3 metry ponad, patrzcie, jaka tutaj kolba. Taka powinna być, nie? Jakby taka była wszędzie, to by był ładny plot. Ale liczę, że i tak będzie ładny. Fajnie jest to, że te kolby są w pełni uziarnione. Był kiedyś rok, że tutaj brakowało tych ziaren w kolbie, a w tym roku te dyszkę liczę, że na pewno będzie tu ponad, liczę, że będzie 12, 10, ale lepiej nic nie mówię, zweryfikuję kombajn dopiero. Dobra, lecę dalej, bo się ściemnia, chmury idą, a chcę to skończyć, dużo mi nie zostało, bo to 2 hektary, 2 ileś, to tam lecę, przelecę raz, 2. Lecę, robić dalej. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Kończę już talerzować, robi się ciemno, ja sobie talerzuję zawsze wieczorami albo rano, jak są takie opały, po prostu nie mam klimatyzacji w tym zatorze. Wiecie, jak to było dzisiaj, 36 stopni nawet pokazywało i dzień było straszny, więc taka idealna pogoda, żeby sobie teraz potalerzować. Już jest która po 8, jest tu do 9 chyba, do 9 może być gdzieś tak. Kończę, ładnie się porobiło, jestem pozytywnie zaskoczony, więc no, wszystko na tym filmie. Jutro. Na kolejnych może będą vlogi już z siewów, nie? No właśnie, może nie siewów jeszcze, no może już tak, za tydzień w sumie. Ale jeszcze trzeba gmy rozrzeć na pole, więc też będzie też tam film. I później ortki, prawy, więc trochę będzie się działo jeszcze do końca. Więc do następnych filmów, na razie. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life,